Wczorajszy koncert był wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze, przez bogaty repertuar od Bacha po Piazzolle. To też możliwość zaprezentowania niezwykłego repertuaru, który nie pojawia się na egzaminach wśród uczniów. To inspiracja, to moment, kiedy to nasi najmłodsi uczestnicy zasiadają wśród publiczności, a nauczyciele próbują sprostać tremie, zaprezentować się najlepiej i pokazać, że przy muzyce można się najlepiej bawić. Jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych rzadko mam okazję występować. Bardziej uczę uczniów kształcenia słuchu i harmonii. Teraz koncert pedagogów daje mi taką okazję, że mogę zaprezentować swoje umiejętności wykonawcze. Wyjątkowa okazja, żeby się zaprezentować swoim podopiecznym. Jest stres? Już nie. Co zaprezentuje pan? Z kolegą zagramy duet Ketia Jamesa Campbella na zestaw multiperkusyjny. Pedagodzy pokazali klasę. Zagrali nie tylko na tradycyjnych instrumentach. Nawet na feldze. Dosyć nietypowe. Skąd taki pomysł? To jest instrumentarium tego utworu. Mam tutaj kilka bębenków, mam woodblock, mam tamburyn, talerzyk i oczywiście właśnie ta felga, która jest zanotowana tutaj jako break drum. To się czasem mówi na to, że to jest kowadło, prawda? No, taki metaliczny dźwięk. A czym dla pana jest koncert pedagogów? Jest to świetna okazja, żeby sprawdzić swoje umiejętności i zmierzyć się z tremą, która w dalszym ciągu mnie dotyczy. A kolejny koncert Państwowej Szkoły Muzycznej zagrany zostanie w Filharmonii Dolnośląskiej już 9 listopada o godzinie 17. Tym razem z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości. Warto już dzisiaj zarezerwować bilet.